O Jezus Maryja. Gdzieś tam była wioska o nazwie Kamiki. Legenda mówi, że potworna bestia zagroziła jej mieszkańcom. Bla, 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 bla. No i jakiś tam wilko se przyszedł, zarezerwował wszystko, żeby uratować wiochę. Dziś Etcherer, Wolfs, Weilianakt, bla, bla, bla. Łopaczaki wilku. A za wilkiem ciągną się kwiatuszki. Jest kusy jak kwiatkami. Patrz jak skacz, jaka zwinna bestia. Jakie to bardzo japońskie, a czy ja wiem, no. A do bólu. HD. Wiecie, grałem w HD zanim HD było modne. Czekaj, czyli skoro ta edycja, którą ja kupiłem, zanim wyszło Okami HD, no to Okami, które wyszło niedawno, to jest Okami HD HD? Dobra, wilku. Neugim. Okami! Okami! Story. Hideki Kamiya. Ja. I znowu będzie mi powtarzał tą samą historię? Dawno temu... Mały Hamlet... O kurde, Hamlet to... Co to jest Hamlet? Mogę to pominąć i przejść do jakiegoś gameplayu? O ile tu jest jakiś gameplay? Rozumiem, że to jakiś Aza potwór się zaakował. Orochi, jakiś tam. No dobra, go. Give me gameplay, please. Dobra, przyszedł jakiś biały wilku. Dobra! Give me gameplay! A szczerze się, że hihi. Wiecie, dochodzę do wniosku, że Final był o wiele lepszy od tego. Tam nie było tyle tekstu! Zdacie mi ten gameplay? Tu. To nawet nie ma fajnej muzyki. Me
Jak wygląda cała gra? Dlaczego wszystkie japońskie gry muszą się opierać na naciskaniu tylko X-a? Ja błagam. O, wilku. Gdzie gameplay? Jeśli cała gra to jest takie opowiadanie historii, takie muszę słuchać przez 40 godzin, takie patrząc na dwie linijki tekstu, które się czasami nawet nie składają w jedno zdanie, no to... Nie tego się pomijać. Ojej, obudźcie mnie, jak to minie. Będę tak naciskał X-a cały czas. Idę spać. Dobranoc. Jakie to jest długie. Gdzie akcja? Gdzie wybuchy? Gdzie pościgi policyjne? A, już myślałem, że minęło. Dobra, idę spać dalej. Nie wiem, coś... Włączę TS, to cię obudzimy. A TS-ów się nie da tu włączyć, ten body jest głupi. Dobra, idę spać. No i czego to nie wiem, no. Może usłyszę, czy coś. A tak to będę naciskał tego X-a i nóż minie to. W ogóle co tam pisuje się w tych tekstach, jaka historia tam jest? Czy dalej jest jakaś historia, że... Aha, dobra, czyli dalej walczą z tym smokiem od pół godziny. Nie mam już gry z dobrym gameplayem jak Konar, więc dam story grę, w sumie mogę zrobić film, ale nagrze i ty zarobię. A Lanore będziesz grywał? Co to jest? Lanore? Chodzi mu o L.A. Noir. A, no tak, kiedyś będzie obgrywany L.A. Noir. Lanore. Brzmi jakiś francuski tytuł. Będzie wywany Switcha. Ha, ha. Jezus Maria, niech to minie już. Nawet nie wiem, co to... Ale wygląda ładnie, to muszę przyznać.
No brawo, gościu. Spierdzieliłeś wszystko. Uwolniłeś jakiegoś złego smoka. No i się smok uwolnił. Co to się pojawiło? Przywaliła w psiaka. I psiaku się przebudził. Obłuskało mu. Okami Amaterasu. Oj, piesek, gdzie spać? No z tego, że świat się kończy. Trzeba iść sobie pospać. Lubię już pieska. Coś się stało w międzyczasie? Jakiś żuczek, czy co? Grzybek! Mówię, co z tego, że świat się kończy? Pobawmy się pieskiem i żuczkiem, jakimś skaczącym grzybkiem. Skaczący grzybek, no zajebiste. Yeah.
Skaczący grzybko potworek to jest jakiś issum, no zajebiście. O! I z dupy wyciągnął jakiś zwój. Luj. Skąd to wyciągnął? Opie, koniec zdarzy. To wiesz, tak ja była na PS2, zapoczątkowana była na PS2. I zobacz, gramy 16 minut i jak na razie patrzymy teraz na te cutscenki gadatnie. A jeszcze ani razu, nie wiem, nie pochodziłem, nie doznałem gameplayu. 16 cholernych minut. Już nie wiem, grając w Enemy Front udało mi się coś tam poszczelać. Dostała dwa jebane remastery. Powiem, chyba dostała. Jezu, już mnie palec boli od smaszowania przycisku dalej. What? What? Ja pierdzielę, co to Japońcy mają z łbami? Oni żyją w zupełnie innym świecie. O, gameplay! O, panie! Patrzcie, gameplay! Mogę wilkiem złazić. Wow. Wracam do drzewa, zajebiście. Takie fajne fantazje, ale z beznadziejnym Nintendo cutscenkami. Tak, ja mam takie same recenzje co Wiedźmin 3. Ja pierdzielę. Ja tu mam mapkę. Ale przyznam akurat, że gra wygląda naprawdę ładnie. Bardzo ładnie. Przyjemnie się takim wilczkiem biega. Ale fabuła! Buła! A bułę to sobie mogę wpierdzielić za 5 zł. Jakimś drogim, nie wiem, stary sandwichu. Już 16 ponad minut gram. Ja pierdzielę. Ale mogę sobie szczekać. Ooh, let this dog out. Woof, 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 woof. O panie, pieniądze z tego wypadają. Gdzie ten pies to w ogóle trzyma? Te patrzcie, jak się przypatrzycie, to można widać tyłek psowi. Spójrzcie. Ha, zadbali o wszystko. Nawet o psią dupę. The quality game. Wow, wyskoczyłem. Mogę wszystko rozwalać, że kurde Game of the Year. Skrzynek. Dostałem Holy Bone'a.
Ja pierdzielę, już mam 270 jenów. Ile mam tych jenów już? 330 jenów, nie no, bogactwo. Bo panie, narysowali most. Badziąg. 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 Nie wiem, w sumie jakbym grał, to na czasów PS2 to może i by to było dobre. Ło! A mój wilku nie potrafi pływać. Ale patrzcie, jak może takie ciu robić. Patrzcie, jakie fajne, jakie takie cium. Jak jaka rybcia. Jak wieloryb. Ciu. Za dużo gadania. Bo kurde, smug. O panie! No przecież rysuję, kurde, patrz! Dobra, kurde, wiem jak się rysuje, czekaj! Opie. No ona... już kurde, pięknie rysuje. Dobra, cicho, typu. Ja rysuję. Na miłość boską! Dlaczego nie mogę rysować? Jest ładnie! Kurde! Typu. A się ciężko tym rysuje, na miłość boską. Dajcie mi myszkę, klawiaturę. No kurde mać, co ja mam japońską precyzję? No na miłość boską na tego żuczka raz rozpierdzielę. Kurina no. Ja umiem rysować, patrz. Kurde, pięknie jest. Patrzaj! Jakie ta PS3 jest... pierdzielona, na miłość boską, kto wymyślił taką durną konsolę. Ej, ale... to jest w ogóle nieresponsywne, jak tak patrzę.
No bez jaj, teraz to było idealne. Wiesz, pięknie narysowałem to, kurde, żuku, gnojarzu głupi. Ja pierdzielę, no pięknie rysuję, jestem artystą, malarzem, patrz. Kurde, japońska precyzja. Czyż niemiecka, jak kto woli. No lepiej być nie będzie. No! Pierdziel, żuku. Już dobrze narysowałem to, mamma mia. Chyba, że mam to tapować. Tap, 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 Łopanie! Instrukcje były niejasne. Yomigami. Origami. Gość jest po jakimś zwojem. Ja pierdzielę. Co ci twórcy ćpali, to ja nie wiem. Pięć godzin później. Dostałem jakąś dziwną literkę. Bang, zbani. Achievementa dostałem, zawsze marzyłem o achievementie. Ja mogę coś rysować tutaj. Dobra. Kurde, artysta, malarz. Dobra, to już widzieliśmy wcześniej, że o tym czymś mówiłeś, coś. Typu... Znaczy, muszę sobie tu kładkę narysować, co? Łopatrzcie, jaki kurde psiodelfin. Psiodelfin, wiii! Jakiś Astral Puncher Sam. Wow, FPP Wilczek. O, jak Wilczek to siedzi. Narysuję mu klatkę. To kto będzie grał w GS Harry Potterem? No zgadnij! Jak piesku sprintuje. Kwiatki mu z tyłka rosną. Dupo leki. Nie no, ale ten pudel jest ładny.
Coś takiego w podobnej stylistyce byłoby naprawdę spoko. Kurde, narysuję mu miecza. Łopanie, patrzcie jakiego miecza mu rysuję. Aki ten żuczek jest wkurzający. Łopanie, gwiazdy. I szczury. Bęk. 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 Przecież bęgam. Bęk. 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 No jak to, przecież pięknie rysuje tego gwiazda. Patrz panie, jestem artysta malarz. I się mysz zrobił. Mysz z mieczem, o ja pierdzielę. No way, fucking way. Te to nie, to jest... Szucujka. Nie, to jest mysz, kurde mysz. Albo jakiś chomik. Tachigami, kurde. W ogóle nie z tych chomik z mieczem. Robi się coraz lepiej. No ale wziął i zniknął chomik. Dobra, przestań gadać, chłomiku! Chomi walczący mieczem. Ja pierdzielę. Szlaks! Patrzcie, przyszedłem skałę. Let's go. Go for the Madry Wilku. Tachigami. Ło, szałka, fajnie. Slice. Ja chcę drzewa pociąć. Zniszczę ten świat. O kurde, zniszczyłem faktycznie drzewo. Ta, tą kap to coś mogę zniszczyć? Kurde, ja tu mogę niszczyć. Matko boska, co to za jakieś demony? Szetnę cię na pół siłą mego oręża. O kurde, on żyje. Ciach. 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 I kwiatuszki z nich wyrosły. O. Ci się skąd wzięli?
Jak w Cute Ninja. A mogę tą skałę przyciąć? Na. A tą skałę mogę przyciąć? Na. Ciatuszki mogę przyciąć? Jej! A wilka mogę przyciąć? Na. Musisz się wyjaśnić na pichtarka. Skałę chcę przyciąć. Jej! Przyciąłem skałę. Nice. Skonsumowałem grapsy. Ciach. I się tak ładnie kolorowo zrobiło. Czyli oto mamy kolejną grę, w której chodzi o zakolorowanie świata. Nawet ładnie to wygląda. I teraz przecinamy wszystkie drzewa na naszej drodze. A tylko dwa się przycięły. Jak dywal. Nie, patrzcie, tam jest jakiś smutny chmur. Kurde, zawsze chciałem zobaczyć smutnego chmura. Patrzcie, ten, a to nie jest chmurek, to jest jakiś człowiek, przytnijmy go. Ciach. Ciach! Ciach. O panie, stałem się zwykłym wilkiem. Pamiętajcie, nie można ciachać ludzi. Nie można ciachać ludzi... A, jestem zwykłym wilkiem. Już nie jestem bogiem. I mogę punkować. Bionk. A odzyskałem boskość. Bionk. Bionk. Jestem bionkowym pieskiem. Jak ten piesek zapierdziela. Nie no, swój klimacik w starych gier to ma. I to faktycznie potrafię zrozumieć, że we swoich czasach mogą mieć wysoką notę. Ale przypominam, że mamy 2018. I to nie jest już era PS2. Niektóre gry się po prostu starzeją i się w niej grać nie da. Tu jest coś, co mogę przeciąć.
odrosnęło. Drzewo odrastające. Cia! Pająk. A mogę niszczyć tą skałę? Najpierw sobie zrobię tak, tutaj ścieżkę, ile mogę. Ciach! 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 A mogę te domy pociachać? Ciach! Ciach! Takie family friendly to powiem nawet jest. Smutne ludzie jakieś, ze smutnymi chmurkami i nalkami. Przetnij to dziecko. Patrzcie, tego nie, to jest chłopiec, taki malutki chłopiec. Odetnijmy mu głowę. Odciąć mu głowę! Będę przeciąć go na pół. A nic. To przetnijmy w takim razie. Nie wiem kogo. Ups. Jakiegoś starca robiącego pianie. Widać, nie może umrzeć. Człowiek chce tu pomowiadować wszystkich, ale nie może. W takim razie zniszczę im moc, że nie mogli się kontaktować ze światem. Psiąk. Uwaga, ten drzewo. Ciach. Ciach, jak jakiś samuraj. Ciach. Jestem znowu zwykłym wilczkiem. I kręcę się dookoła, ja round baby. Oh my gosh. Kółko się kręcę, jestem wilczkiem zakręconym. Breakdancy, wilczo breakdancy. Zion. Breakdancy, się tańczymy, wywijamy. Zawijasy, kręciasy. Piesek dansuje i... Zetnijmy drzewo. Nie no, gra jest genialna. Myślę, że możemy ją całą przejść. O Jezus Maria. Nawet mi żartowni dzisiaj. O Jezu, mnie żarty trzymają. Dobra, dajcie mi jakąś beznadziejną muzykę. O! Tego dawno nie było. O, jak tego dawno nie było. Laj, laj, laj. La, 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 la. La 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 la. La 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 la. Dobra. Także jak widzicie, skończyliśmy się aż szygnie na MGS-u. Idziemy jak burza z wiatrem i gwiazdem i pierdami. Jest dobrze. Ale nie, no serio, Okami wygląda ładnie, ma fajną tą prawę i gdybym faktycznie to grał w tych czasach PS2,
Albo w tych czasach, kiedy miałem właśnie PS2, chwyciłbym łapę na Okami, to prawdopodobnie była to jedna z moich gier dzieciństwa i gra, w którym bym tym miał sporą nostalgię. No ale mamy rok 2018, a nie 2000, nie wiem, drugi. Także oczekujemy innej jakości i tytułów, które no nie stawiają tylko na historię. Historia oczywiście w grach jest ważna, bardzo ważna, co pokazuje nam na przykład Wiedźmin, ale musi gameplay być jakoś po to jeszcze zrobiony. Z grami The Walking Dead jest przynajmniej tak, że choć są fabularne, to gameplay niby wygląda słabe. Ale tutaj akurat jest przytrzymywani gracze są w ten sposób, że mają wybory. Teoretycznie powinny mieć znaczenie, choć nie mają znaczenia. No a Okami, no... jak na swoje czasy mógł być dobry. A teraz... Nie, to są inne czasy, Czasy się zmieniły, stary człowieku. Zmieniły.